Spadochroniarze ze stowarzyszenia Feniks nie mają na czym prowadzić szkoleń i zawodów. Samolot AN-2, który miał im służyć, od 2 lat stoi na lotnisku i nie ma z niego pożytku. Cały czas borykamy się z brakiem samolotu, czyli podstawowego narzędzia do naszej działalności, mówi Bartosz Miara z Feniksa. Mimo trudności stowarzyszenie wyszkoliło ponad 30 osób, które swoje pierwsze skoki wykonało na leszczyńskim lotnisku. Odbyło się to przy współpracy z Aeroklubem Leszczyńskim. Mimo że potencjał mamy o wiele większy i mamy pomysły, brakuje nam jednak samolotu, a jest niezbędny dla naszej działalności, tłumaczy Bartosz Miara. No a samolot na lotnisku jest to AN-2, czyli Antek. O jego sprowadzenie do Leszna zabiegał Łukasz Borowiak, wtedy jeszcze poseł. Samolot wcześniej służył wojsku. Stoi 2 lata, nie udało się ani razu go z ziemi oderwać. Jest to maszyna co prawda wyrejestrowana ze struktur instytucji wojskowych, ale żadne inne kroki w tej mierze nie zostały na niej wykonane. Feniks apeluje o pomoc do władz miasta. Ci, którzy są chętni do szkoleń, mogą uciec do innych ośrodków, a przecież mogliby się uczyć na naszym lotnisku, przekonuje członek stowarzyszenia Feniks. Paweł Kobiałka przyznaje, że od początku, gdy tylko został dyrektorem CSS, zaczął zastanawiać się, w jaki sposób ulotnić AN-2. I pojawia się nadzieja w postaci przekazania maszyny do użytkowania miastu. Bo potencjał w samolocie jest. Dobrze potraktowany, może wylatać jeszcze setki motogodzin. Tyle, że trzeba policzyć, jakie będą koszty ulotnienia. My zleciliśmy już analizę finansową, która też kosztuje, bo wszystkie analizy, które ja i pan Bartek znamy, są to analizy tak zwane pobieżne, hipotetyczne. One oscylują w rzędzie wielkości od 30 tysięcy do podstawowego ulotnienia wzwyż. Natomiast jeżeli dojdzie analiza audytowa przepłótnienia, te koszty będą dużo, dużo wyższe. Analiza kosztorysowa ma być gotowa do końca tego miesiąca. Podejrzewam, że będą to duże koszty kolosalne, żeby się zupełnie jeszcze nie Dodał, że jeśli ulotnienie ma kosztować 100 tysięcy złotych lub więcej, trzeba się zastanowić nad opłacalnością przedsięwzięcia. Mimo że AN-2 jest idealny, z punktu widzenia ekonomicznego jest to 1/3 zakupu innego samolotu, licząc koszty eksploatacji, ubezpieczenia i napraw.